oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Witam was, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku serii Gothic. Więc tak, pierwsza sprawa. Jesteśmy tutaj. Dlaczego? Bo zacząłem nagrywać. Wszystko okej. Aha. Wszystko okej. Ale miałem, nie przerzucone na drugi dysk nagrywania, czyli nagrywałem na dysk, który był praktycznie pełen. I nie zauważyłem tego, napisałem, wszystko ok, no i co? No i wyszło to, że po pierwsze, po tamtym odcinku zrobiłem 6 prób nagrania następnego. Wszystkie kończyły się bardzo źle, mianowicie moją śmiercią. No i postanowiłem się wyekspiłem jeden poziom, wróciłem do tego, posprzedawałem te wszystkie gry, ale stwierdziłem, że przecież w tym zamku Gomesa było pełno różnych fajnych rzeczy. No to poszedłem i okradłem wszystko, co tylko było można okraść. Zgromadziłem naprawdę ogromne ilości wszystkiego. Naprawdę ogromne. W tym takie śmieszne eliksirki, które pozwalały na zwiększenie ilości życia. To wszystko, co tutaj jest. Te kły, które są po 500, czyli warte. Wszystko jest zgromadzone po prostu w tamtym zamku Gomeza. Amulety, pierścienie, wszystko. I zacząłem to sprzedawać, ok, przyszedłem tutaj, no i wystąpił ten błąd. Także nie martwcie się, wszystko jest zrobione bardzo. Znaczy, wszystko jest zrobione w pełni uczciwie. Tylko tak jak mówię, wystąpiły pewne problemy. Jak zwykle zresztą wystąpiły jakieś problemy. O, jest. Okej. To działa? Ty mówisz? Nie. Może to jest ten działający akurat. No nie ma, nie? Kurwa, tyle, że ja tego uraz nie mogę. Tak? Za Gomeza. Gdzieś tutaj musi być... Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Okej. Okay.
trzeba jakoś zabić, a nie chcę do nich złazić. Co za gówno. Nie. Jestem całkowicie spokojny. Całkowicie. Ale wiem już gdzie iść. Czemu ja... Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Czy zapewne jest inaczej? Ja mam zamknięte drzwi. No po prostu kurwa no nie. Ciekawe jak się to skończy. No śmieszne.
Mamy 20 punktów życia więcej. Ciekawe, ile to zmienia. Najlepszą zbroję. Po prostu wiedziałem, że kiedyś to się stanie. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje. No kurwa, tak być nie będzie. O, to jest całkiem niezły pomysł. Po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że jest chujowy. Kurwa. Próba druga. Pogadajmy lepiej. Pogadajmy. Zagomel! Mam koło zęba. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szuk... Mówiłem ci już. Idź do Azgana. To dowód... Rozejrzy się to... Nie sprawia... Zrobimy sobie zapis. Mamy jeszcze czas, więc się tam przejdziemy. To się chyba nigdy nie zmieni. Znaczy tam do Azgana. W niego byliśmy w poprzednim życiu.
Mam ochotę tam stanąć. Nie działa. Za gome. Gdzieś tutaj musi być cała ta przeklę. Dlaczego zamknięta? Nieważne. Wygląda na to, że nie, to prze. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobra, dobra, dobra. Wiem, gdzie. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Potrzebuj. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo, gdy pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Proszę. Dzięki. Będę czekał. Dobra, poczekajmy na nich. Zróbmy sobie zapis. Będzie coś czuję ostro. Okej. Przepuść mnie. Stawaj, program. Za Gomeza. Przygotowania skończone. Dobra, otwieramy szyb. Thank you.
Co z tego? Zbudź się! Niech śniący z... Przepuść! Gościu. Zdaję sobie sprawę, że to dziwnie wygląda. Co jest? Dobra, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Także, no co, ja się z wami żegnam. Zrobimy sobie jeszcze zapis. Także siema, nara.